Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Frostpunk z dodatkiem Ostatnia Jesień. Pod koniec poprzedniego odcinka obiecałem przemyśleć nasze pierwsze zamówienie ze stacji telegraficznej i wydaje mi się, że najlepszą opcją będą po prostu zwykli pracownicy. Tych nigdy, no przynajmniej na tym etapie, zdecydowanie nie jest za wiele, szczególnie jakbyśmy chcieli postawić kolejny port, tartak, czy tak samo w pubie. Żaden papier do nalewania piwa nie jest potrzebny, co najwyżej w toalecie, ale... Zmieńmy temat, tak? Konstrukcja szybu generatora. Skoro podstawowa infrastruktura jest już gotowa, czas rozpocząć budowę generatora. Wybuduj manufakturę profili, a następnie wyprodukuj 8 profili konstrukcyjnych. Pozwoli ci to przygotować konstrukcję szybu. Okej, właśnie, to czego nie pokazałem ostatnio. Mamy tutaj nowe zakładki, jak profile konstrukcyjne, kompozyty stalowe, a także wymienniki pary. No i teraz w naszej osadzie pojawiła się również kaplica. Wzrasta motywacja, którą możemy jeszcze nieco podkręcić poprzez wieczorne nabożeństwa. Podpowiadacie w komentarzach, że warto by było z motywacją wejść jeszcze wyżej, ponieważ w tej odsłonie Frostpunka ona ma również duży wpływ na to, jak pracuje tu nasza ekipa. Przy okazji, nowe zadanie. O! Wyprzedzamy o 5 dni. No to jest dobra wiadomość, bo właśnie. Zastanawiałem się, czy warto pospiesznie pędzić, jeżeli chodzi tu o rozwój technologii i rozbudowę naszej osady, czy może wręcz przeciwnie, właśnie nie wykonywać tych misji tak, żeby te dni upływały nieco wolniej. Ale jak widać, no, czasu tutaj nie oszukamy. Jest pewien przedział przygotowany na zrealizowanie tego zadania, więc myślę, że jednak warto trzymać się, czy nieco wyprzedzać ten harmonogram i robić wszystko w miarę szybko. No dobrze, a niech śpią szybciej, krócej. Mamy pub, mamy pub. Nie, to jeszcze nie idziecie spać. Zabierzemy tutaj jedną osobę i zapraszamy do pracy. Wzrasta motywacja. Ciekawe, czy to już wystarczy, aby na rano każdego dnia ona nam nie uciekała, czy jednak ten modyfikator stały dzienny spadek. No nadal jest, ale to trochę dziwne, bo miało działać w ten sposób, że jak im zapewnimy rozrywkę, to ten dzienny spadek zniknie. Zobaczymy, czekamy, może to się niebawem też i zmieni. Ale na pewno nie teraz. Dzienny efekt. O, bardzo cieszy ten dzienny efekt. Może więcej kaplic, a może dorzucimy im nowe rozrywki. W każdym razie czas start. Ruszamy do pracy. I zastanawiam się mocno, konstrukcja szybu. No profile jeszcze chwilę poczekamy, ale zastanawiam się mocno, co by mogło być naszą następną budowlą. Przyznam, że podstawowy port niezwykle kusi, ponieważ lada moment zabraknie nam stali, a ze wszystkich możliwości, jakie tu mamy, a tak naprawdę to nie mamy, bo tu na przykład stali nie zbierzemy, jak rozumiem. Być może później jakaś technologia na to pozwoli. No to ze wszystkich możliwości chyba jedyna opcja, aby ją pozyskać, to port. Podobnie zresztą, jakbyśmy chcieli dorobić się nieco więcej węgla, który być może będzie potrzebny, no to... No właśnie. Też to jest jakiś kierunek. Około 4 dni. Zablokowane, zablokowane, zablokowane. Zbuduj manufakturę profili, by montować części potrzebne. O, kuszące. A tu... Oburzony inżynier. Jeden z inżynierów skarży ci się. Kapitanie, przez pomyłkę zakwaterowano mnie w namiocie pełnym robotników. Oczywiście nie mam nic przeciwko nim, ale są dość głośni, no i trochę cuchną. Czy mógłbym zostać przeniesiony do namiotu inżynierów? No myślę, że tak. Nie wiem, jak bardzo wzrośnie niezadowolenie, ale przypuszczam, że no... Później mogłoby się to na nas zemścić, a tak powinno być całkiem przyjemnie. Jedyny problem, tak, bo miał być podstawowy port, a może niech będzie podstawowy port. Tak, żeby sobie go nie zablokować tu w niedalekiej przeszłości, w miarę blisko bazy, niech go budują tutaj. Przypłynął statek. No, to co męczy, że nie mamy jeszcze drewna na kolejne technologie. Można wprowadzić nowe prawo? Czemu by nie? Coś, co mogło by ich trochę tutaj ucieszyć. Solidne posiłki. Będzie codziennie zwiększało motywację. Nie wiem, czy możemy sobie na to pozwolić. Niezadowolenie nie jest nam tak potrzebne. A dziewczyny będą zwiększać motywację. Nie wpływa w żaden sposób na choroby. Może. No wszystko, co wpłynie pozytywnie na naszych... Wow, jak urosło! Jak, no właśnie, w domu uciech.
No i po nadziei, że zostawiliśmy tę zgniliznę w Londynie. A zatrudniać to będą na ochotnika? No właśnie, pewnie, że nie. No, to niech pierwszy rzuci kamieniem. Ten, co nie stawiał tutaj tego pubu. Dobrze, no cóż, obiecaliśmy im, to... Nie myślałem, że będą niezadowoleni. I to jeszcze faceci w naszej tu okolicy. No, myślałem, że po prostu jak nie chce korzystać, to nie korzysta, a nie to, że będzie wytykał palcami innych współtowarzyszy. Najgorsze jest to, teraz tak sobie myślę, że nie mamy nikogo do budowy tej tu struktury, więc warto przemyśleć, mieć trochę wolnych ludzi. Tu znowu jest kolejne potwierdzenie tego, że warto było wysłać telegram za robotnikami. Niech wracają, może przy okazji, bo wydaje mi się, że jeszcze tego drewna będziemy potrzebować tu naprawdę sporo w najbliższym czasie. Może jeszcze postawimy sobie jeden tartak z tej strony. Na ten moment nie jesteśmy w stanie jeszcze zapewnić tu rąk do pracy, ale liczę, że za te 8 godzin jak przypłyną, no to sytuacja zdecydowanie się zmieni. Fajnie by było też niebawem wysłać kolejną ekipę, tak żeby znieść więcej jedzenia, no i wtedy te posiłki by nam zwiększały każdego dnia motywację. No, czyli kolejny dobry ruch. Na to liczę, ale właśnie, profile. Generator, manufaktura, 10 sztuk stali. 30 drewna, czyli lada moment, też i taka manufaktura może powstać, ale nie uprzedzając faktów czy potrzeb naszych mieszkańców, zbudujmy 4 namioty. On tak teraz mnie naszło, że przecież biedaczyska mogą się rozchorować, jak przypłyną tutaj na naszą wyspę i nagle się okaże, że nie ma za bardzo gdzie spać. Zastanawia mnie też, nie przeglądałem drzewka technologii, ale mocno zastanawia mnie też, czy później pojawi się taka potrzeba rozbudowy tych namiotów. No, myślę, że nie bez powodu dostaliśmy tu kwestię temperatury, tak, czy podgląd na nią. Ale zobaczymy, 30 sztuk drewna. Czy warto się z tym spieszyć? Niebawem nowe technologie. Co tu jest potrzebne? No, tego nie będziemy jeszcze robić, ale żywność nie możemy podejrzeć. Poczekajmy, jeszcze nie budujmy. Wyżej w nocy postawią to wszystko. W trakcie budowy opracowano technologię deski kreślarskie. Okej. I zobaczmy nasze nowe możliwości. Właśnie, więcej poszukiwaczy. To wydaje się taka podstawa. I tu już zaczyna nam znikać stal. Podobnie mamy port rybacki. Pytanie, jak szybko zdobywają to. Co prawda port wymaga od nas również stali. Modernizacja lecznic. Szybszy przeładunek, stacja przeładunkowa. O, pozwala budować podstawowe obiekty ułatwiające robotnikom gromadzenie różnego rodzaju zasobów. Ulepszenie składu zasobów, modernizacja tartaków. O kurcze, nie mówiąc już tutaj, zamontowanie lekkich konstrukcji ochronnych w miejscu pracy na pewien czas zmniejszy liczbę uszkodzeń ciała powodowanych upadkami i tępymi urazami. No to ta manufaktura profili wcale nie jest taka bezpieczna i fajna. Więc nie wiem, czy nie będziemy musieli tego tutaj zrobić, ale widzę, że to też trzeba odpalić za każdym razem osobno. Poszukiwacze, kolejna ekipa, port rybacki, więcej jedzenia, lepsze jedzenie. Tu wszystko by się przydało, ale jakoś tak ciągnie mnie do tych poszukiwaczy, tak żeby też ta historia mogła rozkręcić się nam na tych odległych terenach, tak żeby, o jak tu ładnie, zobaczyć, co kryje się pod tymi znakami zapytania, bo nie wiem, czy tak kiedyś będziemy mogli pójść naprawdę daleko, czy wszystko będzie się działo tu na bliskim obszarze, a tak naprawdę te miejsca nie kryją żadnej historii, tylko ewentualnie jest to punkt, w którym można poszukać jedzenia. Tylko to aż dziwne, żeby było tyle punktów. No chyba, że ściągniemy aż tyle ludzi, no i tego jedzenia będzie potrzeba naprawdę sporo. Dobra, czy liczba osób pracujących w takim miejscu wpływa na motywację? Chyba nie, ale z drugiej strony to by było dziwne. No, zobaczymy. Najdziwniejsze jest to, że w tej chwili mamy jednego pracownika, który nalewa piwo, a także jak się domyślam, no musi obsługiwać klientów domu uciekł, więc no cóż, człowiek renesansu. Tak by można było podejść do tego tematu. Przybył transport. Okej, jak wygląda kwestia? Czy jak przybył transport możemy... Możemy, tylko...
ograniczenia są dość... A nie, nie może... Nie, możemy. Tylko ograniczenia są dość dziwne. 22. Jeszcze nie do końca wiem, jak to działa. Ale dobra, weźmy kolejną dostawę ludzi. No i patrząc na to, że gdzieś mogą szykować nam się urazy, warto przemyśleć domówienie kilku inżynierów. Bo mamy dwa warsztaty, a także tu naszą lecznicę. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o... I to jest wszystko, jeżeli chodzi o nasze tutaj ratowanie zdrowia bądź życia. No dobrze, ale manufaktura musi powstać, a ona wewnątrz powstaje. Może tak, blisko tego, żeby jak najlepiej wykorzystać miejsce. Manufaktura. Daje do myślenia, jak to najlepiej rozwiązać. Ale w każdym razie... Tą stal warto by było już ściągnąć w całości. Tu za chwilę będziemy potrzebowali pracowników portu. 10 i to będzie ściągało stal. Szkoda, że barak zbieraczy no, nie może powstać gdzieś pomiędzy tak, żeby zahaczyć zarówno te deski, jak i stal. No, tutaj ludzi mamy na tej górce. Chociaż no, do tej stalowni tam przejdą ludzie stąd. Albo wybudujemy im kolejny barak zbieraczy. No, widać, że ktoś się rozchorował niestety. 5 sztuk drewna, bo wydaje mi się, że barak zbieraczy też nie dość, że jest bezpieczniejszy dla tych ludzi, to ściąga te materiały dużo szybciej. Szczególnie jakby go trochę tam rozwinąć. Jeden chory, no cóż, poszło. Na modlitwę jeszcze poczekamy. Klienci, obiekt jest zamknięty. Niech im będzie. A co to? Różne problemy, potrzeba co najmniej jednego pracownika. Kolejka w produkcji jest pusta. Okej, rozumiem. Jeden profil, 25 sztuk drewna. Kurczę, tu naprawdę dużo ludzi musi pracować. To mnie martwi. Znaczy, no dobrze, że w takim razie domówiliśmy te osoby. I niebawem przyjadą kolejne. Wyprodukuj, postaw konstrukcję szybu generatora. Czy szyb generatora musimy też opracować, czy to jest wszystko? Fabryka, konstrukcja, wentylator. Okej. Nie jest źle. Nie wiem, dlaczego aż tak dużo chorych. Jeszcze pracy nie zaczęli. Każdy ma namiot. Cóż, może z trasy tacy przypłynęli. A wiele wskazuje, że niebawem może to wyglądać dużo gorzej. Mamy dużo drewna tutaj. Zastanawiam się, czy jak będziemy mieli mniej pracowników w porcie. Przypuszczam, że tak to działa, to mniej desek przypłynie, ale chyba lepiej trzymać ich w tartaku, żeby wyciąć drzewa z tej okolicy. Dlaczego też to robię? Ponieważ boję się, że niebawem zabraknie nam miejsca podbudowę, a szkoda by było niszczyć drzewa, żeby stawiać struktury, więc im szybciej wytniemy te drzewa, tym więcej będzie przestrzeni, żeby coś tutaj zdziałać. Zobaczmy, jak wygląda. 9,6 na godzinę. No przypuszczam, że będzie wolniej, tak? Ale to i tak nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego tak szybko odbierać. 15 osób, 4,1 zbiera. No, bez jednej, bo pewnie jest chora. Czyli załóżmy 4,5, coś takiego. A tutaj całość ma 6,6. Zdecydowanie więcej. A my znajdziemy gdzieś chyba złoty środek, tak żeby było te 6,6, czy tak. Tutaj mamy 8. I zabierzemy ludzi stąd. Postawimy kolejny barak zbieraczy. No jednak okazuje się, że jest to opłacalna opcja. No nawet jakbyśmy zlikwidowali to, zastanawiam mnie po prostu, czy... Ale nie, to musi być na zielono, żeby działało. Czyli może jakby taki barak stał tutaj. Zastanawiam się, jakby zlikwidować ten warsztat, żeby zrobić miejsce na barak, to może byłaby szansa. Tylko znowu trochę boli mnie, żeby w takim momencie likwidować ten warsztat. Myślę, że tak. Ustawimy jeden barak zbieraczy. A jak nam się przyda po prostu grupka inżynierów w lecznicy, no to wtedy dostawimy po środku tego wszystkiego jeszcze jeden barak. Zobaczymy, czy będzie miał w swoim zasięgu te dwie struktury. Mam nadzieję, że tak. No tu warto podejrzeć, że gdzie by tego nie postawić na dozwolonym polu, to będzie działało. Więc zobaczymy te deski. I taki dodatkowy barak zbieracz, jak będzie i z tej górki zbierał, no to będzie idealnym rozwiązaniem dla portu. Na to liczę. Chociaż zobaczymy też, co się później kryje w tych technologiach związanych z portem, bo nie jest powiedziane, że taki barak zbieracz nie będzie mógł być dostawiony z automatu i wtedy już w ogóle by była wygodna opcja. Jak ta konstrukcja? Dlaczego to stoi? Funkcjonuje? A, tworzyć. No to już teraz wiem. Gdzie przespałem, a my z góry już musimy za to zapłacić. To boli.
Tartak, barak zbieraczy, skład zasobów, no nic więcej tu się nam nie opłaca. Stację już mamy, żywność, kuchnia jeszcze długo będzie działała, lecznica, no nie ma się co spieszyć, kaplica jest ok, generator, chyba wszystko co byśmy chcieli to mamy. Chociaż martwi mnie to, a status wyprzedzamy harmonogram, dobra, bo myślałem, że te dni nam uciekają, a to widać, że ten harmonogram jest powiązany z tym co zrobimy, tak, czyli... Jak coś wybudujemy, no to te dni są tam dodawane. Działa dobrze, tak? O to chodziło. Ok, mamy sporo desek. Możemy oczywiście postawić kolejne namioty. Warto w tej okolicy, tak żeby kaplica na nich działała, ale no jak dobrze pamiętamy, niebawem przypłyną kolejne osoby. Więc musimy zadbać o to, żeby mieli gdzie spać. Żyć, pracować. Cóż się stało? Jak ja nie lubię tego dźwięku. Jakieś problemy. Szefie, statki dostawcze od czasu do czasu przewożą pocztę przeznaczoną dla naszych pracowników. Ze względów bezpieczeństwa każdy przesyłany oraz wysyłany list jest otwierany i czytany. Czasem będą nam też potrzebne twoje instrukcje dotyczące naszej polityki cenzurowej. Tym razem robotnik otrzymał list od żony, która informuje, że jedna z jego córek jest ciężko chora. Tego rodzaju ponure wieści mogą wpłynąć na morale naszych ludzi. Czy powinniśmy zmienić fragment dotyczący chorej córki? Nie. Mężczyzna powinien poznać prawdę. Ocenzurujmy list. I tak nic nie mógłby zrobić. Teoretycznie dla nas lepsza byłaby cenzura, tak? Bo niezadowolenie bardzo szybko likwidujemy, a znowu bardzo trudno jest nam wpłynąć na motywację. Ale z drugiej strony, no, gramy tego dobrego El Presidente, jak też napisaliście w komentarzach, co jest, myślę, że trudniejszą ścieżką, ale też dobrą, no taką fajną, jeżeli chodzi o perspektywę rozgrywki, ponieważ te problemy musimy jakoś rozwiązać inaczej, czy sobie też radzić. Więc myślę, że nie będziemy kłamać. W tym przypadku powinien poznać prawdę. Przypuszczam, że później będzie to jeszcze trudniejsze opcje do rozwiązania. No spadła motywacja. Szkoda, ale pomodlimy się za nią. No, to jest wszystko, co możemy zrobić w tym temacie. Opracowano technologię więcej poszukiwaczy. Najgorsze jest to, że zabrałem się za tę technologię, bo myślałem, że za moment ich tam gdzieś poślemy, ale nam wciąż brakuje ludzi na miejscu. I nie wiem, czy to jest rozsądne. Tę ekipę, która przypłynie, już gdzieś tam wysłać w trasę. Ludzie zatrudnieni w lecznicach będą szybciej dochodzić? Nie. Jakby wziąć tartaki, modernizację, to moglibyśmy zrezygnować z ludzi w porcie, gdzie mamy tartak, a ewentualnie ściągnąć trochę węgla. Co nie byłoby takie złe. Stacja przeładunkowa. Pracują tu ludzie, gromadzą rozładowane... No wszystko fajne, ale to już wymaga od nas rdzeni parowych, co nie jest fajne. Port będzie wydajniejszy, to nam w tej chwili nie jest potrzebne. Konstrukcje ochronne. Pewien czas zmniejszy liczbę uszkodzeń ciała powodowanych upadkami. I ten, okej. Każde wykorzystanie zwiększy o jeden poziom bezpieczeństwa. Kosztem 6 profili. Nie mam jeszcze profili, więc nie ma się co spieszyć. Dobrze, że to doczytałem, bo już chciałem brać, bo wydaje mi się, że to może być dobre, ponieważ... No zdziwiłbym się, jakby w niedalekiej przyszłości nie pojawili się ludzie z poważnymi urazami, którzy no, nie mogą pracować, czy, będziemy musieli zdecydować, co z nimi zrobić. Lecznice, modernizacja tartaków. Drewna nam nie brakuje, ulepszenie składu zasobów. Skład zasobów też nam jeszcze niepotrzebny. To wszystko jest takie, że fajnie by było mieć, ale niekoniecznie jest to jakoś tutaj bardzo potrzebne. Wozy poszukiwaczy. Na przyszło. Wiecie co, zmodernizujemy te tartaki. Nie wiem czemu tak ciągnie mnie do tego drewna, ale chciałbym w tym porcie niebawem sprowadzać węgiel, tak żeby chociaż on już sobie gdzieś tam leżał na górce, bo będzie w którymś momencie potrzebny, i tych pracowników wysłać do jakiegoś innego miejsca. 4-4, 6-6, 8. Może nawet teraz ściągniemy tutaj ludzi na górkę stali. Tu już 6 sztuk zostało, a tu zmniejszymy jeszcze bardziej te działania w porcie. Wydajność portu. No nie, ale tartak, bo cały czas dumam nad tym, czy ten tartak dobrze, że powstał. Tym bardziej, że profile z tego drewna robimy, ale wydaje mi się, że to jest dla nas lepsza opcja. Mimo, że w porcie... Na pewno mniej ludzi, 5 osób, 8 sztuk. Tutaj 10 osób, 8 sztuk. Ale jeszcze te 8 sztuk, tu trochę osób musi odebrać stąd.
tak? Czyli tak naprawdę 15 osób daje nam 6-6, gdzie w tartaku mamy 10. Tak można to liczyć, no. 14 osób da nam 6-6, bo załóżmy tutaj te 4 ile ściągają? 6-4, no to 14 osób mając barak potrzebujemy, żeby mieć prędkość 6-6 wydobycia. Tu przy 10 mamy 8. Jeżeli coś pomyliłem w obliczeniach, to będę wdzięczny za jakieś tutaj pomysły w komentarzach, że... Ale wydaje mi się, że jednak tartak jest bardziej opłacalną konstrukcją. Te 4 osoby gdzieś możemy sobie zachować. No, dziwnie to tak. O! Bo jakby nie patrzeć, no... W ten sposób trochę podchodzimy do ludzi jako do pewnego zasobu, ale no gra nas do tego przyzwyczaiła, że... Trochę tak to działa w tym tytule, tak, więc... No. Cóż, zróbmy to tak. Tak, tak. Myślę, że możemy tu ten problem rozwiązać. I czy nam stali więcej? No, stali na pewno, tylko czy więcej drewna nam się przyda? To niekoniecznie. Zastanawiam się, czy jakoś tego portu tutaj już powoli tych ludzi nie zabrać, żeby już jedna sztuka co najwyżej została. To, co tu zdołamy rozładować... Bo boję się, że jak zabierzemy tę jedną osobę, no to już nie będzie co rozładować. Czy tak samo jak zmienimy na węgiel, chociaż być może wtedy to drewno nie zniknie, tylko węgiel rzucą tutaj albo tutaj. I wtedy ten bliższy barak zbieracze, no, sobie poradzi z tym nowym materiałem. Z drugiej strony, jakby tu miała wylądować stal, no to ten barak tego nie chwyci. Więc to też taka kombinacja, że warto na przykład węgiel zbierać w tym miejscu, tu stal, no i mamy pośrodku barak zbieracze. Co prawda te zasoby ludzkie muszą się rozłożyć wtedy na dwa miejsca. To nie jest tak, że tutaj będziemy zbierać z prędkością, nie pamiętam, o 8 to było, czy coś w ten deseń. I w tym drugim też, tylko no, moce się rozchodzą na dwa punkty. Dobra, przypłynęła nowa ekipa. Dzwonimy po kolejnych. Widzę, że to standardowo, 22 osoby. Pewnie jakby odczekać, no to byśmy mieli te ograniczenia... trochę zwiększone, w sensie, że ten wskaźnik by poszedł w górę, ale jeszcze jednych robotników? Chyba jeszcze jednych robotników. Chciałbym w końcu wysłać gdzieś ludzi na zewnątrz. Może też pozyskać więcej jedzenia, zwiększyć motywację. Możemy właśnie wypróbować, będąc przy zwiększonej motywacji. No niezadowolenie nie jest dla nas jakimś specjalnym problemem, więc tu nie będziemy kombinować. Brak ryzyka chorób spowodowanych niepochowanymi ciałami. Trzeba będzie zbudować kostnicę, ale to nie wpływa w żaden sposób na motywację. W placówkach medycznych można podać dodatkowe jedzenie. Ok, dom opieki. Osoby ciężko chore są umieszczane w domach opieki, przez co zwalniają się miejsca. Motywacja nieznacznie wzrośnie. No dobra, ale myślę, że jesteśmy w stanie sobie zrobić nowe problemy na zasadzie solidnych posiłków. Więc codziennie będzie zwiększała motywację. Okej. Okay. Motywacja w górę. I mamy solidny posiłek. Oczywiście, jeżeli się okaże... O, tu cena jest naprawdę wysoka. 3 racje żywnościowe za 3 sztuki surowej żywności, a tu 4 racje za 2 sztuki surowej żywności. Oj! Oj, no nie wygląda to wyjątkowo dobrze. No i niewiele nam zabrakło, żeby wbić kawałek wyżej. Ale cóż, niech zostanie. Niech zostanie. Może następnego dnia, kolejny poranek, dom uciekł, mieszkanie, lepsze jedzenie, zwiększy motywację i wyjdziemy wyżej ze wskaźnikiem. No cena wysoka, bo myślałem, że z 4 racji będziemy robili... Nie, inaczej, 4 racje żywnościowe z 2 sztuk surowej żywności. Myślałem, że będziemy 3 racje robić z 2 sztuk, a tu 3 racje z 3 sztuk, więc jest 1 do 1. 2 razy drożej nas kosztuje ten solidny posiłek. No. Cena wysoka. Czy warta grzechu? Tego nie wiem, trzeba grzecha zapytać. Dobra, możemy tak to rozwiązać. Coraz więcej pacjentów chorych mam, a... No tak, przypłynęli to chyba jest taki standard, że przypływają i chorują. Cóż zrobić z nimi? Żywność. Kwatera poszukiwaczy. Pozwala wysyłać poszukiwacze, ale czy my możemy... A czyli my potrzebujemy kolejną kwaterę, żeby... Gdzie tu była ta kwatera poszukiwaczy? Oho! Ten obiekt nie zapewni wsparcia kolejnej ekspedycji, czyli możemy mieć tylko 2 kwatery. Dobrze wiedzieć. No właśnie, bo fajnie by było taką kwaterę postawić. Ile potrzebujemy? 35 sztuk drewna.
Możemy zrezygnować z jednego? Możemy. Fajnie by było w takim razie postawić jeszcze jedną kwaterę poszukiwaczy i jak najprędzej wysłać ich w świat, żeby no też coś się działo na zewnątrz. Albo ewentualnie, jak dojdziemy do jakiegoś miejsca, to żeby oni nam dostarczali jedzenie. Teraz tak myślę, że jak ulepszymy w technologiach sanie, to nie tylko szybciej poznamy te nowe miejsca, ale również... Mniej niż dzień, około 7 godzin, okej. Ale również ta dostawa żywności powinna nam tu szybciej przebiegać. Nie odkąd zwiększyliśmy wartość posiłków, czy cenę posiłków, to chyba dobrze by było popracować nad portem rybackim, tak? Jeżeli chodzi o kolejne to plany co do technologii. Ile mamy? 2 na 8. Czyli tutaj jeszcze jeden gdzieś w to wszystko trzeba by było wcisnąć. Może dopóki pamiętam. Do tego dorzućmy 12 dostępnych. A poszukiwacze ilu trzeba? 15 robotników. O kurcze. Dobra, ale to niebawem zbiorą stal. To powinno się jakoś zazębić, tak? No tak jak mówiłem, będziemy starać się jak najszybciej tych poszukiwaczy znaleźć. Cóż niedobrego się stało? Kwestia bezpieczeństwa. Szefie, kilka osób zachorowało od dziwnych oparów wydobywających się z szybu. Mogło być gorzej. Jedna z nich zemdlała i spadła z rusztowania. Nie możemy już lekceważyć zagrożenia dla zdrowia. Od teraz poziom bezpieczeństwa we wszystkich miejscach pracy na placu budowy musi być monitorowany. Jeżeli będzie niski, ludzie zaczną chorować. Jeśli będzie bardzo niski, mogą odnieść obrażenia albo zginąć. Będziesz mieć 2 dni na wprowadzenie praw zwiększającego bezpieczeństwo. Musimy sobie jakoś poradzić. Nie no, zadbamy o bezpieczeństwo. Nie wiem jeszcze jak... A, mamy nowe prawa. Prawo pracy. Krótsze zmiany. Ale to rozumiem tylko w... Dłuższe, a jak dłuższe zmiany wpływają na bezpieczeństwo? Ukończenie tak skomplikowanego obiektu w takich warunkach to tytaniczne zadanie. Pracownicy osiągną więcej, jeśli będą mieli na to więcej czasu. W każdym zakładzie można wydłużyć czas do 14 godzin. Niezadowolenie, niezadowolenie, ale system dwuzmianowy. To brzmi fajnie. Możemy osiągnąć nasze cele 2 razy szybciej, jeśli oddelegujemy do nich 2 razy więcej pracowników. Miejsca potrzebują 2 razy więcej pracowników. Praca w systemie dwuzmianowym powoduje niezadowolenie. Niezadowolenie nieznacznie wzrośnie, ale pracują tyle samo, tylko w różnych godzinach. Procedury bezpieczeństwa. Wprowadzenie w życie procedur bezpieczeństwa zmusi ludzi do wolniejszej pracy i większej uwagi, co na pewien czas poprawi bezpieczeństwo w danym miejscu kosztem wydajności. No dobra, będziemy musieli to zrobić. Wprowadzenie procedur zmniejsza wydajność o 25%. Będziemy musieli to zrobić. Ambulatorium nam w tym momencie się chyba nie przyda. Do leczenia ciężko chorych, krótsze zmiany. Wprowadzenie krótszych zmian zwiększa bezpieczeństwo. Można skrócić czas. Ok. No dobra, w tym momencie nie możemy i tak zmieniać prawa, bo jeszcze przez 7 godzin mamy tam te stare zapisy. Ale krótsze zmiany bądź procedury bezpieczeństwa. Zobaczymy. Wydaje mi się, że te procedury bezpieczeństwa, no przynajmniej brzmią tak sensowniej, ale wiele wskazuje na to, że niebawem będzie trzeba jakoś podejść inaczej do kwestii leczenia ludzi. Dobra, to co mówiliśmy. Teraz jedzenie, wozy poszukiwaczy będą poruszać się 50% szybciej. Pytanie, czy my w przyszłości będziemy mogli chyba trzecią ekipę poszukiwaczy tu zrobić jeszcze. Port rybacki. 40-10. 50% szybciej. Port rybacki. Jakbyśmy mieli 2 ekipy poszukiwaczy, wydaje mi się, że jednak stworzymy port rybacki. Bo z tym jedzeniem będzie mały kłopot. To już się modlą. Możemy gdzieś planować kolejne... O! Stos... Dobra, bardzo dobrze, że wyczerpano. Stal powoli, powoli nam tam rośnie. Tutaj też z tej górki mam nadzieję, że znikają te rzeczy. Barak zbieraczy działa. Zastanawiam się, gdzie tych ludzi przypisać teraz do pracy. Mamy 4 dni, ale chyba lada moment już co mam... Czy co chcieliśmy stworzyć, to stworzymy. Tu trzeba pamiętać, żeby nam nie zniknęły te... drzewa, tak? Pojawi się informacja, że został surowiec wyczerpany. I chyba też jakiś taki wykrzyknik czy coś u góry, więc nie ma się co martwić. Wydaje mi się, że przyda nam się jeszcze jedna lecznica. To jest ten moment, w którym chyba trochę technologie zwolnią na rzecz
leczenia naszych tu obywateli, to raczej zostawimy sobie to na kolejny barak zbieraczy, więc kolejna lecznica tu. I przez chwilę będziemy trochę do tyłu z technologiami. Chyba tak to jakoś rozwiążemy. Inaczej tego nie widzę niestety. Próbuję znaleźć ten współczynnik bezpieczeństwa, ale tu mamy ogrzewanie, tu coś jest. A, wyjściowo poziom bezpieczeństwa, wyjściowy poziom, niezdrowo. No dobrze. No dobrze, zdrowo czy niezdrowo? Myślę, że fajnie by było zrobić sobie przerwę, krótszy czas zmiany i w tym momencie przemyśleć nasze zachowanie, co jeszcze mogłoby się pojawić w kolejnym odcinku. Liczę również na wasze komentarze, przemyślenia co do tego, jakie surowce ściągać, co jest potrzebne, co być może potrzebne nie jest. O tym sobie pogadamy i wprowadzimy to w życie podczas kolejnego spotkania w grze. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej!